tvpodkarpacie.pl. Po raz drugi Fundacja Czas Nadziei organizuje taki świetny mecz, szczytny cel, zbierane będą pieniążki dla dzieci. Myślę, że będzie świetna zabawa i każdy się będzie dobrze bawił. Także zapraszam na godzinę 13, sobota 21 marca. Świetna zabawa i Fundacja Czas Nadziei po raz drugi w akcji. Pomoc potrzebującym i dobra zabawa to jedno. Niemniej rywalizacja na lodzie to drugie. Reprezentacja polskich artystów z niejednego pieca hokejowego chleb jadła. Dlatego też reprezentacja sanockich VIP-ów solidnie przygotowuje się do sobotniej rywalizacji. Pierwszy raz łyżwy na nogach? Tak, pierwszy raz po 20 paru latach. W młodym wieku jeździłem, no w chwili obecnej muszę trochę potrenować. Ale postura daje predyspozycję do tego, żeby grać w hokeja? Im człowiek wyższy, to tym mogą być większe upadki, bardziej bolesne. W zasadzie jeżdżę świetnie, tylko nie jeżdżę jeszcze do tyłu, nie hamuję i nie skręcam. Także generalnie jest dobrze. Tu się liczy cel niż umiejętność jazdy na łyżwach. Bo to wszystko dla dzieci i myślę, że dużo osób przybędzie i będziemy się fajnie bawić. Z wielką radością wystąpię, jeśli ten trening przetrwam, bo różnie może być. Mogą być kontuzje. Na pewno będę dopingował, jeśli nie z boiska, to z trybun. Akcja jest szczytna, cel jest świetny. Ja jako osoba pracująca w MOPS-ie i mająca do czynienia też z osobami, które wymagają pomocy, powiem tak, dzieciom pomagajmy, ale miejmy na uwadze wszystkich potrzebujących pomocy. Przypomnijmy, gwiazdy na lodzie Wielki Rewanż już w najbliższą sobotę 21 marca. Patronat nad imprezą objęły portale esanok.pl, tvpodkarpacie.pl, bieszczady24.pl oraz rzeszów24.pl. Tam też znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat imprezy. tvpodkarpacie.pl